rozdrobiłem się. Jeszcze wam pokażę, na jakiej zasadzie działa ta zwijarka tutaj, co zrobiliśmy własnoręcznie. Proszę bardzo. Coś takiego. I tu się kręci tą korbką. I się zwija pas, zaraz wam pokażę. Taki kawałeczek trzeba tutaj włożyć, pasa i nawijać po prostu, nie? Nawijamy. Gotowe. Teraz tylko wyjmujemy zawleczkę. Cześć wam wszystkim. Zwijarka do pasów już była. A wypadałoby się przywitać, nie? Witam was w piąty dzień trasy. Czyli piątek, już ostatni dzień. Stoimy w Ostrowie Wielkopolskim. Rozładowani już. Przywieźliśmy tutaj cegłę z Paczkowa, jak dobrze wiecie. I co? Zdjęliśmy się o 7 rano, zakład został otwarty. Po 7 wzięli nas do rozładunku. Po 8 jesteśmy rozładowani. Ja tutaj sobie na razie na spokojnie zwijam pasy. Zaciągam ten deski zakładam. Wiecie, plendecze się ogólnie, nie? Ale to tak na spokojnie, bo na razie jeszcze ładunku nie mamy, także nie ma co się spieszyć. Także widzicie, jak tutaj jest. Ja sobie na spokojnie tutaj wszystko porobię. Pasowałoby została na pusto przejście do domu, ale za daleko. Z Kalisza jeszcze jakbym stali w Kaliszu, to było lepiej, bo 40 km gdzieś przeleci, ale z Kalisza to najpierw z Ostrowa do Kalisza i potem z Kalisza do Kalina dopiero, nie? Także, dobra, ja zwijam, a z wami widzę się później. Dostaliśmy robotę, o której nawet nie wiem, o której godzinie, tam długo nie staliśmy, rozładowaliśmy się w Ostrowie i spedytor zadzwonił, że mamy ładować folię chyba, jakąś folię w Kaliszu. No i myślałem, że to już będzie koniec na ten tydzień. Myślałem, że już do domu coś nas ściągnie, czy coś w tym stylu, ale niestety... Znaczy niestety albo stety, więcej kilometrów będzie, ale w sumie to dopiero piątek rano jest to, nie ma co tutaj zjeżdżać do domu. Z Kalisza z folii oblecimy do Poznania, nie? Na razie szukamy tutaj tej firmy, bo biuro jest, ale nie ma żadnego placu, jesteśmy tutaj na ulicy i... Koniec pyczenia.
Chciałby tam i pobyć tą zadoszkę. Tą zadoszkę? No. Nie są już? Dobra. Trzeba będzie cofnąć obok płotu. No to macie pytanko. Chodzi mi o to, chcecie zostać na kolego. Żebym nie zahaczył tego. Żebym nie zahaczył tego kontenera tutaj co stoi. Damy radę jakoś tutaj. Kontener wyjęty, to już z górki pójdzie teraz. Nie da się tak bardziej wyjechać, bo tu krawężnik jest. Dopiero jak ten kontener się zaczyna, to się krawężnik kończy. Trzeba... Aha, dobra. Tu mi jeszcze dała, pokazuje mi tutaj z tego w lusterku, gdzie mam dokładnie się ustawić. Do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. To ładnie jest, prosto stoi, krzywo. Oj panie, panie. Dobra. Rzeczywiście, krzywo. Dzisiaj role się trochę odwróciły, bo dzisiaj ja gotuję obiad. Obiad o 10 to prawda, ale potem nie będzie czasu jeść. Jajka sadzone plus podsmażona kiełbaska. I tą kiełbaskę podsmażoną do kapuśniaków wrzucę, nie? Kapuśniak z domu. Kapuśniak się podgrzeje, wrzuci się kiełbaskę i będzie cycuś malinka. Mówię. O. Także tak, no ładujemy się do Poznania, zalecimy do Poznania, rozładujemy się i ładujemy nawozy z Lubonia. Tam byliście ze mną jeszcze za kadencji DAF-a, bo jeszcze DAF-em tam jeździliśmy, to ja tam byłem, nie? I wam też nagrałem. A teraz jedziemy tam z Kanią, nie? I tam kolejka była duża, pamiętam, ale no co zrobić.
ładunek jest, to się jedzie, nie? Tu się kapuśniaczek pięknie już dochodzi. Polska chata. Zobaczcie, kurde. Tymbarczek, jajeczka pięknie popieprzone i z osolone, chlebek. A tutaj zobaczcie, kiełbaska podsmażana, o. A widzicie, kurde. Moje dzieło. Dziękuję, Panie, za zmierzch i za światło przed moim wozem. Dziękuję, Panie, za dzień, który minął bez niepowodzeń. Dziękuję za wszystkie zakręty, które mam już za sobą, a przy zakrętach następnych proszę o Twą pomoc. Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia. Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia. Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia. Prowadź nas, Panie, łagodnie. Tu Jago jedzie. Zarówno po lewej stronie. Coś mi to mówi, Jago. No, ta stodoła, co jest przy ulicy zaraz. A. Byłeś tam. Palety tam bawili. A to nie to. No, przy rodzi, jak się wierzy. No, ja wiem, że to jest. Ja tam nie byłem. Ale byłem w szczurku, to palety tej łodzi. Tam, gdzie tych kurów przy szkoli, to deski zawodzili. Elel, elel, elel. Putos, 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 vamos. Tigre Power. Dziękuję za wszystkich ludzi, których stawiasz na mojej drodze, i proszę, bym miał odwagę służyć im swoją pomocą. Dziękuję za słowa prawdy zaklęte w kolażu zdarzeń, i proszę o przestrzeń otwartą. Jest tutaj szła, szła. Wyrzucę papierosa. Zakaz palenia tytoniu na terenie całego zakładu. Poszedłeś w tym? Wojtunio, gdzie? A gdzie jedzie? Na Bałtycką? Dał radę. Gdzie by to było ciasto, kurwa, które wiesz.
Kupuję z Malta. Może... A gdzie ona jest? Gdzieś tu blisko Malty, nie? Sztau w Poznaniu. Co? Sztau w Poznaniu. A teraz Faren w Poznaniu. Aj, możemy iść na żarcie do Malty. A do Malty? Do Malty. Do Malty. Tam się ładnie dochodzi karkóweczka w tym. Jest karkówka. A co to jest? Gulasz. Dobra, dobra, niech. Karkówka miałem wziąć, ale mówię, kurwa, mogę sobie wziąć karkówkę, cztery traski karkówki, aby to pociął na kawałki, ale mówię, tni teraz to, tu gotowe bulażowe jest za 8 zł. Za środę podobno jest spokój. Dobra. No i za mostkiem. Mostkiem dajesz w prawo. Mi się coś tu nie zgadza. Tutaj już kolejka jest, panowie? Tutaj kurczę, jak się kręci. Ta kolejka tu już się zaczynała? W prawo to właśnie to już takie samochody stoją. Niestety to już jest nasz koniec podróży. Podjadą. To jedno auto by to, nie? No ale chociaż czekaj, my powiadamy sobie, spokojnie. To tam będzie ludzi. Nie, ja sobie to pojadę tak. Przeobjadę i pójdę. Tam zajdę, pójdę się przejdę. Kolega, za kim my jesteśmy? Nie, my tutaj. A nie. Przejdź go, wie? Tak. Przejdź go. Przejdź go, bo nie śpi w kabinie? No nie, nie. Nie, za kim jest? Ale się kolejka, tak się mówi. To nasowe, to nie wyjadą. Kurde, ale chodź. Kaj do sklepu, przepraszam.
wszystko jak zrobimy, to kurwa nic nie będzie. Zobaczymy, to załaduję. Wypijemy wieczorem. A tu my za tą skanią to my. No za tą skanią na pewno jest. Pilnujcie sobie numeru. Powiedzcie na nocy, to są jaja. Weź ten, zanim się. No. Co? Porażka, nie? Ale się cieszę. No. Ale fajnie. To czemu? A on tym dachem jest trzecim jeszcze? Jedziemy! Jedziemy! O kurde, aż but mi jest... No z wrażenia! Tutaj tym dafem 105 zaraz wam pokażę, on jest 20 któryś, nie? To jeszcze jest jedna skania za nim. Zobacz, co tu się dzieje, kurde. Gdzie on tam się kurde? Tu zaraz wsutek. Musisz dawać do tyłu, nie? Zaraz lusterko ktoś zaraz straci. Kurwa, bo ja nam jeździł w życiu. Żeby dowiedzieli się, czy ten, czy w ogóle jesteś w systemie, nie? Witam. Na papierach. Nie mówcie, że to już tu się zaczęło. Tu się zaczęło. Niestety. Ja już dlatego zakupy zrobiłem, jeszcze tu jest sklep monopolowy. To jest jakiś sklep monopolowy. Ja tu najlepiej taksówkę zamówić, bo tam pół kilometra trzeba iść, nie? Nie, no tutaj. Ja nie, tutaj do tego. Do sklepu? Do góra. Co? Będziesz szedł? Tak, tylko najpierw musimy iść kurwa z dokumentami. To chyba dowód chyba tam potrzebny jest. Kamizelkę najlepiej ubrać i... Dzięki. Nie ma sprawy. Jego też nie ma, bo on tam do biura poszedł też, nie? Na torach? No i tu ma chłopak problem, bo tu są tory, nie? A tu tym manem tak stoi, widzicie jak jest odstęp między manem? Między manem a naczepą. Mógłby podciągnąć trochę tym manem i... Tą renówką by może się zmieścił, a tak to musi stać na torach. I się chłopak denerwuje niepotrzebnie. Także widzicie. O, tu też ten tym manem i widzicie, co tu się dzieje, zobaczcie. O. Ten nie wiem, po co tu wjeżdża, bo... On się tam nigdzie nie zmieści. Żeby oni zaraz tutaj czego nie wywinęli. No to już ty. Tyle podjechało. Tak, jak jesteś na radiu, to tu miejsca się zwolni, bo tu parę aut pójdzie. Dobra, to ja tam sobie podciągam. No poczekaj może tam, poczekaj na razie. Niech tu się przewóźni. Zaparowany ten obiekt mam jakieś, czy co? No to się tak bije, jak ten magnumką stał i najwyżej. No. Tutaj nawet, ja nie wiem, czy ty w kolejkę nie wiedziesz, bo tutaj teraz podjeżdżają wszyscy kolejkę w sumie. To i wszystkim. Kurde. Piąteczek, piątunio. Spędzony na... przed firmą. Kurde, z mnie uwiera tutaj w butach. W krzakach. Jakiś chwast się uczepił. Dobra, no więc tak. Kolejka. W
kolejce numer 26 posiadamy my. Trochę, jak sami widzieliście, trochę już podciągnęliśmy w kolejce. Oni mają duże rozstępy czasu, jeżeli chodzi o załadunek, ale biorą dużo aut. Ja też się w sumie liczę, nie? Także nie jest najgorzej. No ale już dziś stąd nie wyjdziemy na pewno, nie? W nocy się załadujemy i z rana trzeba będzie ruszyć. A my stoimy tutaj. Butle muszę schować, bo gdzieś trzeba podjechać, to ten. Żeby nie spadło. O, tutaj. No przyjdzie go wyprzedzać, to i chuj nie będzie przecież. No po co mam go wyprzedzać? No może na 21. Za kolegą na radio, na firmę, na zakład powiedział. Wydawało się, że będzie długo to trwało, ale rozpiąłem klamry, żeby szybciej się rozpiąć potem już na tym placu, bo ładujemy worki. Myślałem, że to będzie wolno szło, a tutaj puścili 20 aut naraz na plac. Powiem wam, że robota idzie, jak pomyślę. Biorą po kolei i widzicie.